No i wreszcie finał, który jest najgorszy, jak twierdzą wszyscy zgodnie, rozmowa kwalifikacyjna. Dlatego, że siedzi komisja złożona z pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych i z pracowników Akademii, no takich sześcioro czy siedmioro mamutów, naprzeciwko bidny kandydat, który jest rozhisteryzowany, zdenerwowany, co zresztą po każdym widać, no i odpowiada na kilka pytań. Zakładamy, że w wielu krajach można się porozumieć świetnie po angielsku. To są wszystkie kraje skandynawskie, na przykład, prawda? No ale jakżeż lepiej by było mówić po szwedzku, mówić po norwersku, mówić po duńsku, prawda? Wtedy jest się zupełnie inaczej postrzeganym przez władze miejscowe. Ta percepcja ambasadora, który zadał sobie trud nauczenia się naszego języka, jest percepcją zupełnie inną. To, że zegarki Patek Philippe też powstały z rąk Polaka, że pierwsza kawiarnia w Wiedniu została założona przez Polaka, że Helena Rubinstein się wywodziła stąd i tak dalej, można ciągnąć w nieskończoność galerię postaci, które tego wymagają popularyzacji. W końcu nie na darmo Ian Fleming nadał pierwszej dziewczynie Bonda cechy Krystyny Skarbek. Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Łukasz Ślusarz, a to jest Gambit Strategiczny, podcast Mrod Muć i przed nami kolejny odcinek. I na samym wstępie muszę się Państwu do czegoś przyznać. Zwykle, gdy robię wprowadzenie, mówię, że mamy dziś szczególnego, wyjątkowego, niepowtarzalnego gościa, ale nigdy wcześniej, nigdy, powtarzam, te słowa nie były tak adekwatne jak dzisiaj. Oj, to niedobrze. Ta pani jest wspaniała, perfekcyjne połączenie humoru, wykształcenia i klasy. Inteligentna, ironiczna kobieta z wielkim poczuciem humoru. Polacy muszą być dumni, że mają taką przedstawicielkę. Powinniśmy na nią zagłosować, żeby została następnym premierem. Cudowna. I od razu zastrzegam, nie są to moje słowa. Takie komentarze możemy przeczytać pod jednym z odcinków popularnego hiszpańskiego programu rozrywkowego. Właśnie o naszym dzisiejszym gościu. A jest nim polska iberystka, wykładowczyni akademicka, dyplomata, były ambasador Rzeczpospolitej na Kubie oraz Hiszpanii, pani Marzena Adamczyk. Witam serdecznie, pani ambasador. Dzień dobry, kłaniam się pięknie. I pani ambasador, parafrazując Hitchcocka, dobra rozmowa, dobry wywiad powinien rozpocząć się od błyskotliwego pytania, a każde kolejne... O matko, to ja zaraz wyjdę, bo nie jestem przyzwyczajona do błyskotliwych odpowiedzi. A każde kolejne powinno być już wyłącznie lepsze. I tak troszkę się zastanawiałem, jakie tu zrobić wprowadzenie i jakim pytaniem otworzyć. I wymyśliłem. Proszę nam powiedzieć, jak to się stało, że król Hiszpanii, Filip VI, powiedział, że czuje się jakoś dziwnie w pani odczyni? No to jest wypadkowa paru rzeczy. Pierwsza rzecz, że zwykle król hiszpański ma do czynienia z ambasadorami, z dyplomatami, którzy niekoniecznie zdają, chyba że pochodzą z Ameryki Łacińskiej, to jest już zupełnie inny przypadek, niekoniecznie znają bardzo dobrze język. Bo ja jestem najpierw hiszpanistką, a potem dopiero zaczęłam być dyplomatką. Więc moje życie kręci się wokół języka i kultury hiszpańskiej. Mhm. I tak było zawsze i tak pewnie zawsze zostanie. Natomiast król zwykle miał do czynienia z osobami, dla których pierwszym językiem obcym był zawsze angielski, a dopiero potem hiszpański, lepiej lub gorzej znany, lepiej lub gorzej mówiony. Natomiast zdarzali się też oczywiście i zdarzają ambasadorzy, którzy po hiszpańsku nie mówią, a tu zaznaczam od razu, robiąc reklamę, hiszpański jest drugim pod względem liczby ludności, dla której jest to język ojczysty, drugim językiem świata po chińskim mandaryńskim. Więc to są już rzeczy bardzo poważne. Więc król rzadko spotykał się z kimś,
spotyka się z kimś, kto zna z jednej strony język bardzo dobrze, z drugiej strony, proszę zauważyć, jaka jestem nieskromna. Proszę śmiało. Prawda? Z drugiej strony zna również realia kraju, jego historię, jego kulturę, więc kiedy zaczęliśmy rozmowę po wręczeniu listów uwierzytelniających, taki jest zwyczaj zresztą, że król w towarzystwie ministra spraw zagranicznych udaje się do małego gabineciku położonego przy sali, gdzie jest ceremonia wręczenia listów i tam powiedzmy 15 minut trwa rozmowa w cztery oczy. Mhm. Ucz jest wprawdzie 6, ale minister nie ma prawa głosu, nie zabiera głosu w czasie tej rozmowy, przysłuchuje się jej. I wtedy jest możliwość porozmawiania z królem w sposób bardzo luźny. Jeśli zna się język, ten luzik jest zdecydowanie luzikiem, który dominuje, prawda? Tym bardziej, że król ma poczucie humoru. Jest to osoba, oczywiście to jest świetnie przygotowany urzędnik państwowy, najwyższy urzędnik państwowy, niezwykle kulturalny, ale oprócz tego właśnie ma poczucie humoru, ma coś, ma to coś. Jest to, zresztą powiedziałam mu to kiedyś, że jest zaklinaczem węży, co mu się bardzo, bardzo podobało. I zaczęliśmy rozmawiać o sprawach różnych, różnistych, łącznie z sytuacją w Polsce, sytuacją w Hiszpanii i to go wtedy pewnie skłoniło do tej refleksji, że się czuje jakoś dziwnie, no bo... Oczarowała go pani swoim zdolnościami. Nie wiem, czy to było oczarowanie, ale w dalszym ciągu cały czas mieliśmy świetne relacje. Miałam świetne relacje z królem i z królową, z których jestem naprawdę bardzo dumna, no bo rzadko kto może się czymś takim pochwalić. Panie ambasador, anegdoty anegdotami, ale dobrze, żeby rozmowa miała swój taki prawdziwy początek. Więc krótki cytat. Jako młode dziewczę, jeszcze przed studiami, wybrałam się w Warszawie na koncert chóru katalońskiego. Bardzo mi się spodobało, ale pojęcia zielonego nie miałam, co to jest ta Katalonia. Więc po powrocie do domu, a mówimy o czasach przed wujkiem Googlem i ciotką Wikipedią, wzięłam do czytania encyklopedię. Zaczęłam od Katalonii, przy której był odnośnik, patrz, Hiszpania. Rozumiem, że w tym miejscu narodziła się wielka miłość do Hiszpanii, ale proszę mi powiedzieć, czy zakładała kiedyś pani, że to silne uczucie zaprowadzi pani do kariery, do ścieżki dyplomatycznej? Ale w życiu, przecież wszystkie najważniejsze rzeczy w życiu człowieka dzieją się przypadkiem. Mhm. To proszę opowiedzieć tą drogę. No to był przypadek, dlatego że jeden z kolegów, myśmy zresztą, moje kontakty z MSZ-em jakoś tam się katulkały przez czas dłuższy po transformacji, dlatego że coś tam ktoś chciał, żebym przetłumaczyła szybciutko, coś tam ktoś chciał, jakiegoś szczegółu szukał i gdzieś tam mnie wyłuskiwano, więc jakieś powiedzmy częściowo tak zwane nazwisko miałam. Wobec tego, kiedy okazało się, że można jeździć i okazało się, że moja córka ma na tyle lat dużo, że mi się całkowicie nie zapisze do kraju przyjmującego, będzie wiedziała, gdzie są jej korzenie, gdzie są jej przyjaciółki, gdzie są jej miejsca. Wówczas postanowiliśmy z mężem właśnie pojechać na placówkę do Hiszpanii. Dostaliśmy sympatyczną ofertę dla obojga i pojechaliśmy. I od tego się wszystko zaczęło rzeczywiście czystym przypadkiem. Ja nie zakładałam, że to będzie miało dalszy ciąg, broń Boże. Ale dlaczego Hiszpania? Skąd ta miłość akurat do Hiszpanii? Mój mąż też jest hiszpanistą, mhm. Więc język jest jednym z kryteriów, które zawsze trzeba brać pod uwagę w dyplomacji. To jest coś, czego ja się zawsze będę czepiała, bo niektórzy z polityków wychodzą z założenia, że istnieje dyplomata uniwersalny, władający perfekcyjnie angielskim. Tu będę protestowała i będę protestowała aż do śmierci włącznie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli chcemy dotrzeć do kraju, jeżeli chcemy dotrzeć do jego mieszkańców tak naprawdę, jeżeli chcemy zbierać o tym kraju informacje, których nie uzyska się przy stoliku rozmawiając po angielsku ze swoim odpowiednikiem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, trzeba znać język miejscowy i trzeba znać język na tyle dobrze, żeby móc się wtopić w tłum. Przy czym za wtopienie w tłum uważam możliwość pójścia gdzieś na jakiś bazarek i porozmawiania z ludźmi, którzy stoją
w tej samej kolejce co my. Mhm. Ja się mnóstwa rzeczy o Hiszpanii, o Hiszpanach dowiedziałam stojąc po jakieś owoce na bazarku. Rozmawiając z lokalną społecznością. Rozmawiając z paniami, które na przykład zaczynały narzekać albo ceny, albo coś tam, albo gaz, albo prąd. To są nieocenione informacje o tym, jaki jest stan świadomości społeczeństwa, jakie są nastroje, co się dzieje, co się szykuje. Tego nam nie zastąpią gazety. Ja sobie nie wyobrażam wyjazdu do jakiegoś kraju w charakterze ambasadora, gdybym języka tego kraju nie znała. Bo oczywiście można znać słabiej, ale wtedy w czasie przygotowań człowiek się bierze do nauki, odświeża sobie, czy jakoś poleruje i jedzie się tak, żeby być dobrze przygotowanym do pełnienia funkcji. No a przecież dyplomata, który zbiera informacje o danym kraju, o kraju, w którym jest, wyłącznie z publikacji angielskojęzycznych, no to to jest... Ćwierć sukcesu. 3/4 okazji do tego, żeby zrobić dobrą robotę, odstawiamy na bok, jeśli nie znamy języka. Pani ambasador, pięknie pani opowiada, świetnie się tego słucha, ale tak wyobraźmy sobie hipotetycznie, że gdzieś w małej miejscowości albo też w dużej aglomeracji słucha tej naszej rozmowy dzisiejszej jakaś młoda dziewczyna, młody chłopak i myśli sobie, fajnie, podoba mi się. Też tak bym chciał. I teraz jest pytanie, jak rozpocząć karierę w dyplomacji? W sposób bardzo prosty. To znaczy, trzeba skończyć studia. Mhm. Studia praktycznie dowolne, bo nie ma czegoś takiego. Jest czasami, obserwuję nawet wśród naszych kandydatów myślenie, no jak jestem po stosunkach międzynarodowych, to ja już mam tę robotę w kieszeni. Otóż nie. Dlatego, że w sumie typ studiów nie decyduje o tym, czy człowiek zostaje przyjęty do Akademii Dyplomatycznej, czy nie. To naprawdę nie sugerujemy się tym, nigdy się nie sugerowaliśmy. Dopiero później po przyjęciu ja na przykład, po przyjęciu kolejnej grupy aplikantów, zaczynam przeglądać ich życiorysy i patrzeć, czy przypadkiem nie ma jakichś punktów stycznych, czy przypadkiem jakiś kierunek na mnie przeważa. Mhm. Mamy filologów, mamy prawników, mamy ludzi po stosunkach międzynarodowych, mamy ludzi po kierunkach ekonomicznych, mamy ludzi po różnych, różnistych studiach naprawdę. Czasami są to osoby, które już mają za sobą jakiś staż zawodowy. Ja już nie mówię, że czasami się zdarzają siwe głowy wśród kandydatów, bo tak jest naprawdę. Mhm. Ale zdarzają się przede wszystkim osoby, które po studiach zaczynają pracować w jakiejś korpo i po kilku latach orientują się, że to zupełnie nie jest dla nich, ale sądzą, że już mają wystarczające doświadczenie i wystarczający bagaż wiedzy, technik funkcjonowania w obrębie jakiegoś przedsiębiorstwa, że decydują się na całkowitą zmianę życia. I wtedy wybór pada często właśnie na aplikację dyplomatyczno-konsularną w Akademii Dyplomatycznej. Do aplikacji jeszcze dojdziemy, bo mam też kilka pytań na ten temat, ale istnieje taka opinia, że pani środowisko jest niezwykle hermetyczne, elitarne, zamknięte i ciężko się komuś dostać z zewnątrz. Nie. No to jest bzdura jak stąd do Białegostoku albo jeszcze dalej. Naprawdę przysięgam. Bo są dwa sposoby wyjechania na placówkę, jeżeli komuś tylko na tym zależy. Jeden to jest zostanie dyplomatą zawodowym, to zawsze będę polecała, a drugi wyjazd na kontrakt, bo czasami, i to ministerstwo ogłasza zwykle zapotrzebowanie, na określone stanowiska, na określonych placówkach w bardzo konkretnych krajach. Jeżeli na przykład poszukuje się kierownika administracyjno-finansowego do Bogoty. Wobec tego wiadomo, że preferowani będą ci, którzy będą mieli na przykład przygotowanie jako księgowi, jakieś przygotowanie bądź doświadczenie w dziedzinie finansów. Druga rzecz to jest znajomość języka miejscowego. I to nie musi być już wtedy znajomość perfekcyjna. Starczy móc się komunikować z partnerami miejscowymi. I już staje się do takiego, składa się życiorys, składa się podanie i prawdopodobieństwo, że się zostanie przyjętym jest spore. Więc, ale to jest na kilkuletni kontrakt. Koniec, kropka.
Też się jest oczywiście szkolonym przedtem, przygotowywanym tak jak każdy pracownik MSZ-u przed wyjazdem. Natomiast bycie dyplomatą zawodowym, no już wtedy daje możliwość wyboru. Czeka się, a to, że jest to zawód hermetyczny, no jest. On wymaga naprawdę długiego doświadczenia, długiego przygotowania. I poświęcenia też. Poświęcenia, tak, bardzo często. Bardzo często, ale coś za coś. Bo bardzo często trudno jest pogodzić ten zawód z obowiązkami rodzinnymi. No bo załóżmy, ma pan drugą swoją połowę, która jest lekarką. I ta druga połowa ma przed sobą znakomitą, świetlaną karierę, a przynajmniej kocha swój zawód. I co, wyłącza się na 4 lata? Dla lekarza nie uczyć się i nie pracować w zawodzie przez 4 lata, to jest ogromne ryzyko zawodowe. Ja już nie powiem, że w niektórych przypadkach nawet może to graniczyć ze śmiercią zawodową. Lekarz musi być w ciągłej gotowości do szkalania się, do uczenia i przede wszystkim do tego, żeby nie zgubić rytmu, badać pacjentów, analizować, diagnozować wszystko po kolei. No, oczywiście nie jestem lekarką, więc to, co opowiadam, są to moje wrażenia. Mam wrażenie, że całkiem realistyczne. Ale co wtedy robić, jeżeli pan co 3 lata wyjeżdża na 4 czy 5 lat i nieszczęsna lekarka, z którą związał pan życie, Co ma zrobić ze sobą, zrezygnować z zawodu? To są pierońsko trudne decyzje. Czasami też chodzi o dzieci, bo powiedzmy, póki dziecko jest bardzo małe, cudownie można jeździć po całym świecie. Ale przychodzi taki moment, kiedy dziecko zaczyna funkcjonować w szerszej społeczności. Na przykład idzie na uniwersytet. I co? I nagle zmiana otoczenia, i nagle zmiana pan kraju, jedzie kultury, do Mozambiku. Wszystkie. Jedzie pan do Mozambiku. I zmienia się wszystko. Gdzież ten dzieciak ma studiować? Nie słyszałam o jakimś super dobrym, z całym szacunkiem dla Mozambiku, ale nie słyszałam o jakimś super dobrym uniwersytecie w Mozambiku, prawda? Więc tu zaczynają się schody. To jest zawód, który naprawdę wymaga bardzo często, no poświęcenie to jest duże słowo, ale tak, bo zmusza do wyborów, które są czasami wyborami skrajnie trudnymi. To jest rodzaj służby. No jest to służba. Mówił pan o dniu służby dyplomatycznej, prawda? No jest to służba dyplomatyczna. I o tym musimy zawsze pamiętać, że czemuś i komuś służymy. Panie ambasador. Ambasador to uczciwy człowiek wysłany za granicę, by kłamać dla dobra swojego kraju. Sir Henry Wotton, angielski poeta, dyplomata, polityk. Troszkę już o tym rozmawialiśmy, ale chciałbym pogłębić ten temat. Czy istnieje ktoś taki jak idealny kandydat, jeżeli chodzi o wykształcenie, wiek, charakter, predyspozycje do tej pracy? Nie sądzę. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Gdyby ktoś był aż tak doskonały, to ja bym się zaczęła go bać. Ja bym się zaczęła go bać, a przede wszystkim nabrałem przekonanie, że ten człowiek jest skrajnie nudny. Natomiast jesteśmy albo lepiej, albo gorzej przygotowani do pełnienia określonych funkcji w określonym kraju i w określonym czasie. Są ludzie, którzy są wybitnymi negocjatorami. Są ludzie, którzy są wybitnymi propagatorami swojego kraju, swojej kultury. Prawda? Więc umysły analityczne, umysły syntetyczne, no różne predyspozycje mamy. Ale oczywiście wybiera się zawsze, przynajmniej tak powinno być w teorii, powinno się wybierać tych, którzy są najlepsi w danym momencie. To nie jest tak, że zawsze będziemy mieli ludzi idealnych, ale ja pamiętam czasy, kiedy do Chin jeździli na przykład wyłącznie sinolodzy. Chiny są państwem, które rośnie w potęgę i to w sposób zdecydowany, prawda? Tak. Jest to państwo, z którym łączą nas bardzo konkretne relacje gospodarcze. I w dodatku chcielibyśmy o tym kraju wiedzieć jak najwięcej. Tak, olbrzymi rynek też. Tak, olbrzymi rynek. Oczywiście rynek, który jest w stanie wchłonąć dużo, ale który jest w stanie też zalać inne rynki. Oczywiście. Relacje z Chinami zawsze były relacjami wielkiego kalibru, również z punktu widzenia wartości obrotów handlowych.
i ryzyka z tym związanego. No ale Chiny to jednocześnie kraj, o którym wiemy stosunkowo mało. Mamy trochę stereotypów, prawda, że duży, że jest ich strasznie dużo. I że mówią w jakimś dziwnym języku. I mówią w jakimś dziwnym języku i w dodatku nie w jednym. No więc co z tym fantem zrobić, prawda? Posyłać ludzi, którzy już znają tę kulturę. Sinologia nie jest najpopularniejszym kierunkiem studiów w Polsce, ale zdarzyło mi się chyba dwie aplikacje temu, że było parę osób wśród tych 20 kilku, które są przyjmowane, znających chiński. I zdarza się zawsze ktoś po sinologii. Więc budowanie takiego korpusu ludzi, którzy będą stopniowo awansowali i stopniowo pieli się po szczeblach kariery, to jest rzecz optymalna. Więc widzi pan, elitarność już tu ma pan. Szukamy też języków rzadkich, tak zwanych. Języków, które nie są powszechne. Angielski oczywiście trzeba znać, bo to jest język komunikacji światowej w tej chwili. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe języki, o skuteczność dyplomatyczną, aż się prosi, żeby do każdego kraju jechał ktoś, kto zna język. W tym roku mieliśmy do czynienia już z panią, która ma stopień dyplomatyczny, więc już skończyła aplikację, ale perfekcyjnie zna hindi. To jest rzadkość. Więc takie osoby, jeśli dostają się na aplikację... Już na starcie mają duży atut. Mają ogromny atut, oczywiście. Bo przecież lepiej jest wysłać kogoś takiego, kto zna lokalnie. Kto zna język i kulturę, bo to jest bardzo ważne. Nie zrobić jak na wejściu od razu jakiegoś faux pas. Mhm. Uczymy w czasie tego roku, kiedy aplikant jest z nami i kiedy ma staże w ministerstwie, kiedy ma staże za granicą, kiedy ma zajęcia stacjonarne w akademii. Próbujemy uczyć, bo aczkolwiek czasu jest stanowczo za mało, właśnie takiego wyczucia drugiej strony, takiej potrzeby poznania drugiej strony jeszcze zanim się pojedzie, żeby się drugiej stronie nie narazić jakimiś idiotyzmami. No, powiedzmy, kiepskim zwyczajem jest perfumowanie się od stóp do głów, jeżeli idzie się na kolację, bo potrawy mają swój zapach, potrawy mają swój urok, ale jeżeli jakiś gość płci męskiej siądzie między damą zlaną perfumami jednego producenta i damą zlaną perfumami innego producenta, przepraszam, cóż on czuje? Na pewno nie czuje potrawy, którą mu podano, tylko czuje sklep kosmetyczny i to dość mocno agresywny. Więc są kraje, w których coś takiego zostałoby uznane za afront, absolutny afront. Takie spryskanie się perfumami po to, żeby iść do kogoś na kolację, dyskwalifikuje. Więc po to, żeby się ludzie nie narażali na tego typu sytuacje, są też te zajęcia, które jeszcze bardziej elitarnym czynią ten zawód. Czyli uczą takiej empatii, wrażliwości. I tak. Empatii, wrażliwości, manier, bo maniery to nie jest tylko dzień dobry, do widzenia, prawda? Maniery to jest właśnie szacunek dla innych, bo po to uczymy się dobrych manier, żeby innym z nami było lepiej. Uczymy się protokołu, który wszyscy uznają za horror, zanim nie nauczą się protokołu, dlatego że to jest coś, co ma nam ułatwiać życie. Jeżeli jest oficjalna delegacja, jest podstawiona kolumna samochodów, nie ma wtedy problemu, gdzie kto siada, bo wszyscy wiedzą, jaka jest hierarchia ważności miejsc w samochodzie. Gdzie siada najwyższy dostojnik, gdzie siada kolejny i kto siada obok kierowcy na ukochanym miejscu zwykle żon osób prowadzących czy mężów pań prowadzących, bądź w ogóle wszelakich gości, którzy koniecznie chcą siedzieć obok kierowcy. To jest najgorsze miejsce w samochodzie. No ja wyobrażam sobie, że ta wiedza też ułatwia, bo nie powoduje tych stresujących sytuacji. Człowiek nie jest taki spięty, bo nie wie, co ma zrobić. Tak, nie no, pan musi wiedzieć, co pan ma zrobić. Przecież są czasami ceremonie, i to w każdym kraju, nie tylko w monarchiach,
W każdym kraju, jeżeli przychodzi do składania listów uwierzytelniających przez ambasadora, zawsze dostaje się bardzo szczegółowy opis ceremonii i opis tego, co ambasadorowi wolno, czego nie wolno i jak powinien się zachować. To nie jest afront, to nie jest brak zaufania do ambasadora. To jest po prostu uczenie go tego, co spowoduje, że ceremonia będzie samą przyjemnością. Panie ambasador, rozmawiamy o procesie edukacyjnym, ale tak dla, jeżeli ktoś nigdy nie słyszał, to jakby pani wyjaśniła naszym słuchaczom, czym jest Akademia Dyplomatyczna i na czym polega aplikacja konsularno-dyplomatyczna? Akademia Dyplomatyczna jest instytucją podległą oczywiście Ministerstwu Spraw Zagranicznych, jest jego częścią i jest tą częścią, która szkoli, przede wszystkim szkoli, no sama nazwa wskazuje, szkoli nie tylko kandydatów na dyplomatów, szkoli również dyplomatów, którzy wyjeżdżają, przygotowuje dla nich zgodnie z ich profilem zawodowym, zgodnie z profilem stanowiska, które mają objąć, przygotowuje specjalistyczne kursy, bo przecież nie wszyscy znają się na księgowości na przykład, więc ktoś, kto zawodowy dyplomata, który wyjeżdża jako kierownik administracyjno-finansowy jakiejś placówki zagranicznej, przechodzi przez taki kurs. To samo dzieje się z kursami konsularnymi. To samo dzieje się z wszelkiego rodzaju kursami, które trzeba przeprowadzić po to, żeby ktoś mógł wyjechać na placówkę. Kursy językowe. Też przeprowadza się kursy, przeprowadza się egzaminy językowe, więc akademia jest zorientowana nie tylko na uczenie tych, którzy jeszcze nie są dyplomatami, ale również jest obliczona na nauczanie bardzo konkretnych umiejętności czy sprawności, czy konkretnych dziedzin już zawodowych dyplomatów. Takie pogłębianie wiedzy. Pogłębianie bądź zdobywanie. Wie pan, jeżeli ktoś kończył tak jak ja iberystykę, no nie ma zielonego pojęcia o księgowości. Mhm. Więc gdybym chciała zostać kiedykolwiek kierownikiem administracyjno-finansowym jakiejkolwiek ambasady, to musiałabym przejść przez ten morderczy kurs, który zresztą kończy się bardzo często koniecznością powtarzania kilka razy egzaminu, bo nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Kolejna rzecz to są wszelkiego rodzaju zajęcia doszkalające, poszerzające wiedzę, wykłady ciekawych osób, wykłady zagranicznych dyplomatów. To wtedy obejmuje już cały personel Ministerstwa Spraw Zagranicznych i może się zgłosić każdy, kto chce. Nawracając do tego, do naszej osi naszego spotkania, czyli kształcenia kandydatów na dyplomatów. Są określone wymagania, które zresztą wiszą na naszej stronie internetowej i tam każdy młody agniewny, chcący zmienić życie bądź chcący pójść tą ścieżką od bardzo dawna, bo są tacy ludzie, którzy od dawna wiedzieli, że chcą zostać dyplomatami. Ale coś ich wstrzymywało i... Albo po prostu musieli się uczyć. Cały czas musieli się uczyć. Więc obowiązkowy jest dyplom magistra. Mhm. Obowiązkowa jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2, C1, ale to jeżeli ktoś ma odpowiedni certyfikat, jest zresztą dołączona lista instytucji, które wystawiają takie certyfikaty i których certyfikaty są w Polsce w Akademii honorowane, w MSZ-cie honorowane i oczywiście musi znać też jakiś drugi język. Tyle, że już nie wymagamy C1, wymagamy poziomu B2. Oczywiście to można, ten drugi język można uzupełnić, jego znajomość można podwyższyć w trakcie procesu nauczania. No i musi mieć obszerną wiedzę o tym, co się dzieje na świecie, o kulturze, o historii, bo zaczynamy od testu. I ten test jest dość wymagający. Różnie bywa. Wie pan, ja nie zawsze twierdzę, że trzeba test ustawiać na bardzo wysokim poziomie szczegółowości. No, nie czarujmy się, tak zwaną wiedzę wujek Google jest w stanie nam załatwić przy pomocy paru kliknięć. Natomiast chcemy się przekonać, jak to rozumie świat. Stąd jest 100 pytań, na nie nie ma 100 minut, jest 90 minut. 100 pytań testowych, o charakterze testu wyboru.
I pytania te są związane z rozmaitymi dziedzinami, z rozmaitymi obszarami działalności dyplomatycznej, z gospodarką, z kulturą, ze stosunkami międzynarodowymi, z polityką, ze wszystkim. Czyli potrzebna jest wszechstronna wiedza. Tak, tak, tak. Znaczy to nie jest coś, czego się pan nauczy w ciągu 3 tygodni. Tak jak mawiała pewna moja znajoma pani, taka możliwość jest niemożliwa. Nie da się pewnych barier przeskoczyć, prawda? Ale jeśli już przeskoczyło się te bariery, czek ma świadomość, że jest już w miarę dobrze przygotowany i bardzo chce, proszę bardzo, składamy papiery, po czasie jakimś tam, zwykle są to jakieś 2 miesiące, 2 do 3 miesięcy, zaczyna się właściwa rekrutacja. Trwa ona w tej chwili. Już mamy za sobą test i zaczynamy, już są wyniki testu, już ci, którzy zostali wyselekcjonowani, bo to jest pierwszy moment, kiedy niektórzy z kandydatów nie pójdą już dalej. Mhm. Reszta osób będzie uczestniczyła w kolejnych etapach. Teraz z kolei są testy tak zwane alfanumeryczne, czyli testy werbalne, testy numeryczne, takie typowe testy, które mają wyłonić ludzi obdarzonych bardzo określonymi umiejętnościami, podejmowanie decyzji, logiczne myślenie. To też kończy się pewną selekcją. Potem jest egzamin z języka angielskiego. Ci, którzy mają certyfikaty C1 uznawane przez ministerstwo, nie zdają pisemnego, ale na ustnym już się muszą pojawić. Na ustnym oglądamy wszystkich. Później jest z kolei kolejny etap, zaraz później czy wcześniej, już nie pamiętam, kolejnych testów psychologicznych, które nie są wiążące, to znaczy nie ma tego, że ktoś zdał test bądź nie zdał. Jest to rodzaj, powiedzmy, oceny przydatności predyspozycji określonych i on wskazuje na pewne umiejętności czy predyspozycje kandydata, które mogą się okazać cenne. Czyli jeśli mamy do wyboru 2 osoby, załóżmy, to jest hipotetyczna sytuacja, które dość podobnie zdają, ale jedna z nich ma wybitne predyspozycje do zawodu, druga gorsze i musimy wybrać między tymi dwiema, no to bierzemy tę, która dostała ocenę najwyższą, jeżeli chodzi o predyspozycje. No i wreszcie finał, który jest najgorszy, jak twierdzą wszyscy zgodnie, rozmowa kwalifikacyjna. Dlatego, że siedzi komisja złożona z pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych i z pracowników Akademii, no takich 6 czy 7 mamutów, naprzeciwko bidny kandydat, który jest rozhisteryzowany, zdenerwowany, co zresztą po każdym widać, no i odpowiada na kilka pytań. Najczęściej każda osoba zadaje po jednym pytaniu, więc jest to dosyć długa rozmowa, na pewno nie mniej niż 30 minut. Rzadko kiedy zdarzało się, żeby taka rozmowa trwała krócej. I jest to przy okazji rozmowa, kiedy mamy okazję pierwszy raz oko w oko oglądać kandydata. Sprawdzamy jego reakcję na stres. Sprawdzamy, jak reaguje na obecność innych osób w momencie dość trudnym dla niego, mówiąc bardzo oględnie. No jest pewnie taka presja, że już jestem na ostatnim etapie, ten moment jest decydujący i każdy błąd może kosztować mnie nieprzyjęcie. Otóż to, ale ile takich momentów będzie w czasie wykonywania funkcji związanych z zawodem? Czyli odporność na stres jest potrzebna. Nie możemy należeć do osób, które czują się przez stres powalone, czyli takie typowe gwiazdy codzienne, a które natychmiast bledną w sytuacjach oznaczających nerwowość, bieg przez płotki, bieg przez przeszkody. To są rzeczy, które naprawdę bardzo, bardzo istotny sposób potrafią zaważyć na przyszłości takiego kandydata. Ergo, egzaminy są długie, tłuste, bardzo męczące, no ale potem faktycznie powstaje 20 czy 20-paraosobowa elita, która idzie dalej, wolniutko wspinając się po szczeblach kariery. Uczymy tę elitę również cech, które są dla każdego dyplomaty niezbędne.
pokory czekamy na swoją kolejkę. Ministerstwo jest instytucją bardzo silnie zhierarchizowaną. Placówki również i jest kolejność dziobania. Nie można oczekiwać, że mając 20 parę lat i świeżo skończone studia i świeżo skończoną aplikację, zostanie się od razu gdzieś ambasadorem, mimo że się chętnie widzimy w tej, na stołku ambasadorskim. Ale trzeba pokonać wszystkie niższe szczeble, zdobywać poszczególne stopnie i wtedy dopiero można myśleć o tym, że już jesteśmy na tym poziomie doświadczenia, że możemy aspirować do najwyższych funkcji i przy okazji nasz wybór, kiedy prosimy o jakąś placówkę, ubiegamy się o przyjęcie na jakąś placówkę, jest na pierwszym miejscu, a dopiero później wszystkie małe, mniejsze i zupełnie maciupusieńkie ziutki, które dopiero co zaczynają. A kandydat, który już został przyjęty i rozpoczyna proces szkoleniowy, rozumiem, że ten proces trwa ponad rok, rok? Rok. I w trakcie tego procesu już wyjeżdża na placówki zagraniczne i tam odbywa... Raz. To jest 3-miesięczny staż. Mhm. Wtedy tę placówkę staramy się, bo oczywiście musimy mieć zapotrzebowanie z placówek, bo nie wszędzie są warunki, żeby przyjąć kandydata, bo przecież to też aplikanta, bo to też nie może kosztować jakichś nieprawdopodobnych sum, które potem ciężko by było gdziekolwiek upchnąć, a przede wszystkim byłoby to z uszczerbkiem dla właściwej działalności placówki, prawda? Więc wybieramy takie placówki, które mają na przykład pokoje gościnne, gdzie można ulokować na te 3 miesiące kandydata i wybieramy miejsca bliższe, nieco bliższe i takie, gdzie lata nasz narodowy przewoźnik, po to, żeby ceny były niższe. Ale tak, poza tym nie ma żadnych ograniczeń, czekamy na zgłoszenia od placówek, które mówią, chętnie przyjmiemy aplikanta. I wobec tego wtedy wysyłamy kogoś, kto dysponuje znajomością języka lokalnego, nie tylko angielskiego, i kto będzie charakterologicznie pasował do funkcji, jaką będzie się musiał zajmować, bo oczywiście aplikant jest taką osobą, którą się wszędzie wciska, bo musi być i pracować, odbyć staż w Wydziale Polityczno-Ekonomicznym i w Konsularnym, no wszystko musi zrobić, jeszcze jeżeli jest instytut, to też taki aplikant jest wysłany do Instytutu Kultury, więc wszelkie aspekty działalności ambasady powinien poznać. W tej chwili aplikanci, którzy wrócili w połowie listopada ze swojego 3-miesięcznego stażu, byli naprawdę aplikantami ciężko zapracowanymi, bo pracowali przy wyborach, a to dla każdej placówki jest koszmarna robota. Koszmarna naprawdę. I pracowali przy przyjęciach z okazji 11 listopada. Bo z tego poznali wszystkie strony działalności placówek i tę działalność normalną i działalność w sytuacji naprawdę wielkiego stresu i wielkich przygotowań, bo żadna z placówek nie jest kadrowo przygotowana do przeprowadzenia takiej operacji, jakie są wybory. Więc to wymaga wszystkich rąk na pokład i jeszcze czasami pomocy ze strony ministerstwa, które jeżeli ma taką możliwość, podsyła osoby, które mogłyby pomóc. No oczywiście to się dzieje w takich ośrodkach, jak na przykład Londyn, gdzie jest ogromna liczba osób, które głosują, zawsze głosują i trzeba wtedy rozszerzyć personel konsularny o takich, którzy pomogą. To samo się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Konsulat generalny w Chicago, no to wiadomo, że całe Jackowo głosuje, wobec czego wszystkim należy pomóc i wszystkich należy gdzieś tam wesprzeć, żeby te wybory miały ręce i nogi. Więc roboty teraz, aplikanci, którzy wyjechali odpowiednio wcześniej, wrócili w okolicach połowy listopada, czyli całkiem niedawno, jest mnóstwo. Jeszcze jedno ważne pytanie, wydaje mi się, panie ambasador, związane z tym procesem rekrutacyjnym. Gdyby komuś się nie udało i odpadł na jakimś jednym z etapów, czy taki kandydat może ponownie starać się? Oczywiście. I aplikacja, do konkurs na... Do uśmiechniętej śmierci, naprawdę. On jest co roku organizowany, tak? Tak, zwykle tak. No wie pan, pandemia robiła swoje i były jakieś tam wyrwy. No a w tej chwili już sytuacja doszła, sanitarna doszła do normy. Tak, no chociaż
nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo sytuacja na przykład, o której informowały media szpitala w Poznaniu, prawda, centralnego, gdzie COVID zaczął mocno podskakiwać, nie napawa jakimś szczególnym optymizmem. Panie ambasador, zmieniając nieco wątek, nurtuje mnie jedna kwestia, czy dobrym ambasadorem można być wszędzie? Mam tutaj na myśli specjalizację. I to jest nieco może prowokacyjne pytanie, ale pani była ambasadorem Rzeczpospolitej zarówno na Kubie, jak i w Hiszpanii, czyli w świecie hiszpańskojęzycznym. Tak, tak. Ale załóżmy kolejny raz hipotetycznie sytuację, że dzwoni do pani minister, szef, minister spraw zagranicznych i mówi: słuchaj Marzena, musisz jechać do RPA czy do Wietnamu. Czy czułaby się pani gotowa? Nie, absolutnie i najprawdopodobniej powiedziałabym dziękuję szanowny panie ministrze, ale za żadne karmelki. Czyli musi być ta specjalizacja. Ja przynajmniej w moim przypadku, w moim indywidualnym przypadku, bo są ludzie, którzy uważają, że można. I podejmą się takiego zadania. Natomiast ja nie pojechałabym do kraju, o którego kulturze, historii, zwyczajach nie wiem nic, nie mówiąc już o lokalnym języku. No bo oczywiście zakładamy, że w wielu krajach można się porozumieć świetnie po angielsku. To są wszystkie kraje skandynawskie na przykład, prawda? No ale jakżeż lepiej by było mówić po szwedzku, mówić po norwersku, mówić po duńsku, prawda? Wtedy jest się zupełnie inaczej postrzeganym przez władze miejscowe. Ta percepcja ambasadora, który zadał sobie trud nauczenia się naszego języka, jest percepcją zupełnie inną. Proszę zauważyć, jak to wygląda w przypadku, załóżmy, ambasadorów Stanów Zjednoczonych w Polsce. Każdy z nich przyjeżdżając właśnie w ukłonie w stosunku do nas, przy czym polski jest językiem, wiadomo, hermetycznym, trudnym, niszowym, bardzo trudnym, więc nie żądam od nikogo, żeby wysyłał polonistów do Polski, prawda? Ale każdy ambasador Stanów Zjednoczonych czuje się w obowiązku przyjechać już znając podle bo podle, ale kilka podstawowych zwrotów słów, tak, żeby skłonić ku sobie serca odbiorców. To działa. Więc ja nie widzę się ani w Wietnamie, bo wydaje nam się, że mając 400 tysięcy Wietnamczyków, sporo o tym kraju wiemy, ale rzeczywiście nic nie wiemy. I RPA, no cudowny kraj, piękny kraj, no był apartheid, Nelson Mandela, mamy jakieś tam, prawda, przebłyski. Pierwsze skojarzenia ale, takie. Oczywiście, ale nic poza tym. Bo generalnie wiemy o tych krajach bardzo mało. A ja uważam, że ambasador, który przeczyta jedną książkę czy dwie książki na temat danego kraju, przynajmniej ja bym się czuła bardzo niekomfortowo. Odbywa się taki jakiś pogłębiony kurs, na przykład załóżmy ambasador Iksiński wie, że jedzie do Wietnamu właśnie albo do Japonii i czy on już wiedząc, że to będzie jego przyszła placówka, czy on jeszcze jakoś przechodzi pogłębiony kurs przygotowujący już konkretnie pod tą dedykowaną placówkę, nie wiem, czyta dużo literatury, ogląda film, jeszcze chce się głębiej zanurzyć w kulturę kraju, do którego jedzie? Jeśli jest przytomny, to zrobi. No wie pan, to są różni ludzie i za nikogo głowy nie dam. Ani głowy, ani żadnej innej potrzebnej mi części ciała. Natomiast chodzi o to, żeby po prostu ambasador zdał sobie sprawę z tego, że musi to zrobić. To nie jest tak, że on przechodzi pogłębiony kurs. Nikt mu tego nie organizuje. Czyli to musi wynikać z jego własnej woli, sam potrzeby. Z własnej i nieprzymuszonej woli zrobić coś, żeby być w miarę kompetentnym ambasadorem. Bo inaczej, przepraszam, to po co? Jeżeli wysyłamy kogoś, kto wychodzi z założenia, że się nauczy na placówce, to jeżeli się nauczy na placówce, to już będzie moment, kiedy on będzie musiał zjeżdżać. No tak. Czyli on jest przez cały czas nieprzydatny, kompletnie nieprzydatny. Bo niektórzy twierdzą, a pojadę, to się nauczę języka. Chłopie kochany, jeśli wyjeżdżasz, nie znając niczego z tego języka, nie znając niczego z kultury, nie znając niczego z miejscowych zwyczajów, to ty zrobisz 5000 gaf, popełnisz 5000 gaf, nie wykorzystasz 6000 szans i będziesz całkowicie bezużyteczny, no będziesz na czele placówki, koniec, kropka.
Na to akurat tego bardzo nie lubię. W swoim przypadku nigdy bym się na coś takiego nie zgodził. Jeszcze traci na tym tylko państwo. No, ale oczywiście, że traci. Oczywiście, że traci. Zawsze w każdym kraju jest jakaś grupa ambasadorów politycznych. To zawsze jest. Kiedy to są byli ministrowie. Zdarzają się zawsze. Natomiast, no... Cóż panu powiem, nie jest to mój kazus. Nie byłam ministrem, nie będę i pewnie nawet nie próbowała. Ja rozumiem. Panie ambasador, a jakie jest największe wyzwanie dziś, obecnie, dla polskiej dyplomacji? Przede wszystkim zdobyć przyjaciół. Przyjaciół, sojuszników. Dyplomacja jest w końcu sztuką unikania konfliktów otwartych. Nie tylko konfliktów zbrojnych. Chodzi o to, żeby nie dochodziło do konfliktów nawet takich, które z bronią nie mają nic wspólnego, ale słowem można porazić. To dosyć mocno. Chodzi o to, żeby kraj miał wszędzie przyjaciół. A pytanie jest, czy można mieć wszędzie przyjaciół? A czemuż by nie? Proszę mi pokazać wrogów Danii. Nie wiem, jak się im relacje z Rosją obecnie układają. Wie pan, to jeżeli chodzi o Rosję, to jest zupełnie inny kazus. Mówimy w tej chwili o kwestii wojny, mówimy o kwestii otwartej agresji, której ofiarą jest jeden z naszych najbliższych sąsiadów. Więc to jest zupełnie co innego. Ale mówię o stosunkach, w których nie ma wojny. Mówię o stosunkach, w których nie ma wojny. I wtedy zdobywanie przyjaciół to jest otwieranie sobie drzwi wszędzie. To się bardzo ładnie przekłada na turystykę. To się bardzo ładnie przekłada na wizerunek kraju. Na promocję jego. Na promocję. I tu dopiero właśnie powinnam wymienić turystykę. To się bardzo ładnie przekłada na relacje gospodarcze. Czemuż tego nie wykorzystać? W końcu po to jest dyplomacja. Dyplomacja nie jest tylko po to, żeby ktoś pojechał i od czasu do czasu wręczał jakieś noty. No bo to jest bzdura, to można przesłać inną drogą. Można przesłać kurierem, niekoniecznie trzeba wysyłać kogoś z taką notą. Po to jest ambasador, po to jest ambasada, żeby budować jak najfajniejsze, najcieplejsze, najlepsze relacje z krajem przyjmującym. Jeśli się nie da, tak jak w przypadku Rosji, niech one będą chociaż poprawne. Albo chociaż utrzymywane takie chociaż kanały utrzymywane, komunikacyjne. Tak, utrzymywanie kanału, ja to nazywam właśnie taką poprawnością, kanały komunikacyjne. To jest bardzo istotne. Oczywiście przypadek Rosji jest specyficzny, ja ją niepotrzebnie teraz wymieniłam, ale są kraje, nie, to ja nie... powiedziałem o Rosji, pani tak, o Danii, tak, więc teraz, to moja teraz wina. Teraz wróciłam do niej. Natomiast są kraje, z którymi mamy relacje, powiedziałabym, no takie żadne. Czemu nie zrobić z tych relacji żadnych? Relacji poprawnych, dobrych. Dobrych relacji, prawda? To nie zrobimy sobie kuku w ten sposób. Nie lekceważmy krajów mniejszych. Krajów położonych daleko. One są bardzo opiniotwórcze. Z naszej perspektywy egzotyczne. Z naszej perspektywy egzotycznej, ale proszę pamiętać, że my jesteśmy dla nich czystą egzotyką, prawda? Więc to działa w obie strony. A z kolei poprawne, dobre, ciepłe relacje z krajami, z którymi nie łączą nas, powiedzmy, relacje nigdy nie łączymy nas wrogie, bo nigdy nie mieliśmy granic wspólnych, więc to opłaca się w coś takiego inwestować. Mamy kilka kontynentów, które powinny nas zainteresować. Ameryka Łacińska, Afryka i niekoniecznie tylko ta Afryka, w której się mnóstwo dzieje i to dzieje się dużo złego. Gdzie działają wszystkie nasze NGO-sy praktycznie, te, które działają na forum światowym, bo tam trzeba nieść pomoc i to już, i to bardzo szybko. Azja. Azja oczywiście zwraca więcej naszej uwagi niż na przykład Ameryka Południowa, a szkoda. A szkoda, bo tam mieliśmy za czasów dawnego ustroju słusznie minionego, mieliśmy mnóstwo dobrych przyczółków i dobre imię. Czemuż tego nie wykorzystać, prawda? Czemuż do tego nie nawiązać? Więc są wyzwania, oczywiście zasadnicze wyzwania, jakie stoją przed polską dyplomacją, to jest kwestia wojny rosyjsko-ukraińskiej. To jest dla nas najpotężniejsze wyzwanie. Wiadomo, jaka jest polska opcja, jedna jedyna. Stać przy ofierze, a nie przy agresorze. Ale chodzi o to, żebyśmy byli w stanie
tak jak było na początku, stanąć w bardzo jasny sposób w obronie Ukrainy, prawda? Pozyskiwać dla niej sojuszników. Bo to jest najważniejsza ze spraw w tej chwili w Polsce. Kolejna rzecz, relacje z sąsiadami europejskimi. Relacje z państwami europejskimi, które nie są naszymi sąsiadami. To są wszystko te cele, którym każdy rząd, który powstanie, będzie musiał stawić czoło. Mimo że to pewnie wiele tych relacji jest trudnych, to i tak warto wykonywać tą pracę ale dla oczywiście, dobra ojczyzny. Ale oczywiście, wie pan, dla dobra ojczyzny, dla dobra jest wizerunku. Przecież budowanie wizerunku kraju to jest nieprawdopodobnie długa i żmudna praca. To jest coś, co na pstryk się obala. Można łatwo zepsuć. Tak, bardzo, bardzo łatwo, bardzo łatwo. Czasami zdarza się, starczy seria niezręcznych słów, żeby wizerunek kraju w kraju przyjmującym obalić i zetrzeć w proch zupełnie. Odbudowanie takiego wizerunku trwa ogromnie długo, jest żmudne i niezwykle trudne. Budowanie wizerunku to jest coś, co powinno być w rękach naprawdę wybitnych specjalistów. Proszę pana, to jest w tej chwili przemysł, kolejny przemysł. Przecież na świecie budowanie wizerunku, czy to będzie wizerunek indywidualny, czy zbiorowy, to jest oddzielna w tej chwili dziedzina wiedzy, którą zajmują się raz wybitni, innym razem mniej wybitni specjaliści, ale zawsze specjaliści, ludzie, którzy są do tego przygotowani. To nie może być ktoś ad hoc, który, och, ta pani ma dobry gust, wobec tego niech nam urządzi wnętrze ambasady. Otóż nie, to, że pani ma dobry gust i urządziła sobie ładnie mieszkanie, to jeszcze nie znaczy, że potrafi urządzić ambasadę, prawda? Czy potrafi zrobić dobrą wystawę? Nie. My musimy mieć bardzo konkretną, obliczoną na osiąganie bardzo szczegółowych celów, politykę wizerunkową i stosowane do niej specjalne narzędzia. Myśmy jeszcze nie odkryli, mam wrażenie, jak wielką siłę może mieć kultura. No właśnie miałem, jak już jesteśmy przy tym wątku, to dopytam. Z czego dzisiaj Polska jest znana na świecie? W takich krajach nieco odleglejszych kulturowo od nas. To jest wciąż Jan Paweł II, Lech Wałęsa? No w tej chwili Robert Lewandowski, na pewno. W tej chwili Robert Lewandowski, dlatego że to jest nazwisko, które przyciąga. No ale dlaczego nie wykorzystujemy postaci, których już nie ma, prawda? Żeby promować ich pochodzenie z tych ziem. Kiedy przypadło 150-lecie urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, nie zrobiliśmy bardzo wiele, żeby przypomnieć światu, że ona była Polką, do czego się zawsze przyznawała. Zawsze przyznawała, działając również na rzecz Polski. Prawda? Trochę mam wrażenie, że oddaliśmy Skłodowską-Curie Francuzom, nie do końca mądrze w ten sposób działając. To się działo na przestrzeni bardzo wielu lat. Kolejna postać to jest Kopernik. No trudno wyobrazić sobie kogoś, kto bardziej by zrewolucjonizował świat niż Kopernik. No jakoś go tak mijamy boczkiem, no. Zadowalamy się bardziej piernikami toruńskimi, a tu jest kwestia mądrej promocji. Nie starczy powiesić gdzieś wystawę planszową. Wystawa planszowa to jest dzisiaj już rzecz, która nudzi potwornie. Trzeba mieć genialną wystawę planszową, żeby zainteresowała. Żeby ktoś się zatrzymał. Oczywiście, a gdzie jest Jan III Sobieski? Prawda? Bardzo niewykorzystany bohater. Przecież to jest człowiek, o którym można by było spokojnie nakręcić typowo hollywoodzki film Płaszcza i Szpady. No w końcu wielki wódz, owiany nimbem sławy, król, kochliwy do bólu, typowy szlachciura, który nie unikał rozkoszy stołu, zwolennik bijatyk wszelakich, no mamy materiał. Gotowy scenariusz. Oczywiście gotowy scenariusz, a sama bitwa pod Wiedniem, prawda? A dlaczego nie przyznajemy się do Polaków, którzy zdziałali mnóstwo w mniejszych dziedzinach, ale to, że
Max Factor. Nie nazywał się Max Factor, tylko pochodził, o ile pamiętam, z Nowego Targu. Że jeden z największych fryzjerów świata, Antoine, nazywał się Antoni Cierplikowski i broń Boże nie pochodził z żadnego wielkiego francuskiego miasta. To, że zegarki Patek Philippe też powstały z rąk Polaka, że pierwsza kawiarnia w Wiedniu została założona przez Polaka, że Helena Rubinstein się wywodziła stąd i tak dalej, można ciągnąć w nieskończoność galerię postaci, które tego wymagają popularyzacji. W końcu nie na darmo Ian Fleming nadał pierwszej dziewczynie Bonda cechy Krystyny Skarbek. Mogę na ten temat mówić w nieskończoność. Spódniczki mini nie wynalazła tak naprawdę Mary Quant, tylko Barbara Hulanicki, która ubierała cały Swinging London. I w dodatku żyje do tej pory. Jest to świetna pani, która ma lat 80 i parę. Jest w znakomitej formie i mogłaby opowiadać o tym godzinami. Dlaczego tego nie wykorzystujemy, prawda? Czyli jest jeszcze pole do ciężkiej pracy. I pole, proszę pana, to jest pól od metra i ciut. No tak. Pani ambasador, rozmawialiśmy przez chwilę o wadach pracy, albo wyzwaniach, może to będzie lepsze słowo, pracy w dyplomacji w kontekście właśnie tych rodziny. A jaka jest z pani perspektywy największe zalety? O matko. No, takie trzy główne. Przede wszystkim to, że jeżeli ktoś ma świadomość, że trzeba, to brzmi strasznie tak państwowo-twórczo i tromtadracyjnie i hura patriotycznie, ale jeżeli ktoś ma świadomość, że chce coś zrobić dla kraju i móc cokolwiek osiągnąć, no jest to rewelacja absolutna. Jest to rewelacja absolutna. To jest ten zawód, w którym człowiek na zewnątrz może się najlepiej w tej roli spełnić. Druga rzecz, budowanie właśnie wizerunku kraju. To jest wspaniała historia. Ja się tym zajmuję za każdym razem, kiedy byłam na placówce. Tym się zajmowałam, bo na tym mi najbardziej zależało. Dlatego, że mamy albo prasę taką średnią, albo żadną. No a tu trzeba budować coś pozytywnego, bo rzadko kto wie, że jedna z najstarszych restauracji świata jest w Polsce. Prawda? Hiszpanie się chwalą swoim madryckim Botinem, który został założony w latach 50. XVIII wieku, a my mamy piwnicę świdnicką, proszę Państwa, XIII wiek się kłania. Więc to już są i mamy najstarsze przedsiębiorstwo nieprzerwanie działające w Unii Europejskiej. Kopalnia soli w Wieliczce od XIII wieku również. Więc mamy się czym pochwalić i chwalenie się własnym krajem, bo gdybym się chciała chwalić sobą, no to powiedzmy byłaby to cecha dość często spotykana. Natomiast chwalenie się krajem i to dość umiejętne, to jest coś, do czego wszyscy powinniśmy dążyć. To jest ogromne wyzwanie i ogromna szansa, ogromna zaleta. Ja się tym naprawdę, dla mnie, mnie to sprawiało wielką frajdę. Poza tym możliwość zobaczenia kawałka świata od kuchni. Bo to, że jedziemy gdzieś na jakąś super wycieczkę daleko i tam siedzimy 2-3 tygodnie, miesiąc, nie pozna się żadnego kraju. To takie oglądanie troszkę przez szybę, prawda? Tak, przez szybkę. Nie dotknie się, nie posmakuje. Jedzenie cukierka przez papierek, typowe. Ale jeśli jest się gdzieś 3, 4, 5 lat, to już jest czas przy odrobinie chęci, to jest czas już wystarczający, żeby jakiś kraj próbować poznać dogłębniej. To, że się człowiek wtapia w jakąś kulturę, to, że poznaje wspaniałych ludzi z różnych stron świata, wspaniałych i niewspaniałych, ale ludzi z bardzo różnych, ludzi bardzo różnych, z jeszcze bardziej różnych stron świata, to jest gigantyczna satysfakcja. A pani ambasador, a gdybym panią zapytał o jakieś takie chciałem powiedzieć najwspanialsze, ale może być też najgorsze, ale takie wspomnienie związane z pani pracą zawodową, że pani zamyka oczy wieczorem w fotelu i widzi pani to oczami wyobraźni. Znaczy ja nie żyję przeszłością, muszę panu powiedzieć. Mhm. To jest coś, często się zdarza, że ludzie, którzy
mają jakąś tam przeszłość dość bogatą, a taką miałam, prawda, ciągle wracają. A ja uważam, że należy wracać do tego, co będzie w przyszłości. Mhm. To są najfajniejsze powroty. Ale oczywiście wspomnień mam od metra i ciut-ciut i nie powiedziałabym, że któreś dominuje. Nie powiedziałabym, że któreś dominuje, że jest... Nie, czasami się pamięta, takie najfajniejsze wspomnienia to są wspomnienia jakiegoś światła, które gdzieś kiedyś człowiek zobaczył. Wspomnienie jakiegoś smaku, jakiegoś zapachu. Kiedyś Hiszpania pachniała na przykład, kiedy wysiadało się z samolotu jeszcze w latach 80. Pachniała czarnym tytoniem. To jest nieprawdopodobna rzecz, którą od razu się wyłapuje, obojętnie czy człowiek pali papierosy, czy nie. Zapach czarnego tytoniu, który wtedy Hiszpanie masowo palili, bo się paliło wszędzie, paliło się w autobusach, paliło się w samolotach, paliło się w pociągach, nawet paliło się w westybulach kościelnych, bo wielokrotnie we wsiach hiszpańskich widziałam panów palących takie smrodliwe papierochy bądź cygara właśnie w przedsionkach. Kobiety siedziały na mszy, a natomiast mężczyźni sobie stali i gadali, paląc papierosy. Więc ten zapach był, w sklepach można było palić. Więc ten zapach był taki bardzo, bardzo dominujący. Później się okazało, że Hiszpania po wejściu do Unii Europejskiej zaczęła się zmieniać i tego zapachu już nie ma, ale ja jestem w stanie, kiedykolwiek ktoś zapali papierosa z czarnego tytoniu, ja to wyczuję i od razu będę miała taki flash, skojarzenie z zapachem Hiszpanii. W momencie, kiedy widzę jakiś taki typowy, kiczowaty zachód słońca, od razu mi się przypominają zachody słońca nad Zatoką Kubańską w Hawanie, nad Zatoką właśnie w Hawanie, widziane z podnóża Hotelu Nacional, gdzie w czasach jeszcze przedrewolucyjnych zwykł był przebywać na przykład Al Capone i paru innych panów z sąsiedniego kraju. I właśnie zachód słońca widziany stamtąd jest tak skończonym kiczem. Przypominają mi się pocztówki z lat 60., które czasami ktoś dostawał i moje koleżanki ze szkoły czasami dostawały takie pocztówki od jakiejś rodziny z zachodu, z takim zachodem słońca, gdzieś tam się palma kiwała. Jaka zazdrość, że człowieka tam nie ma, prawda? I taki kiczowaty, ale w realu zachód słońca to jest coś nieprawdopodobnego. Takie chwile się pamięta, pamięta się jakiś dotyk, pamięta się jakiś smak, pamięta zapach, pamięta widok. To są te wspomnienia, z których nam buduje się nasza pamięć. Wspaniale. Panie ambasadorze, na koniec najważniejsze pytanie. Kluczowe wręcz, można by powiedzieć, egzystencjalne. Nie powiem, ile mam lat, do sprawdzenia w Wikipedii. To myślę, że nasi słuchacze sprawdzą dość łatwo. Przyznaję się oczywiście zawsze. Kuba czy Hiszpania? O nie, nie da się zrobić znaku równości. Rzeczywiście Hiszpania jest mi bliższa, bo się nią dłużej zajmowałam. Więcej lat tam spędziłam. Ale Kuba jest krajem fascynującym. Jest bardzo trudnym krajem. Dla kogoś, kto powiedzmy nie reprezentuje tej samej linii politycznej, jaką reprezentują władze kubańskie. Ale jest to fascynujący kraj. To jest przepiękny kraj, który wciąga w sysa. Banalna rzecz, ale bliski kontakt z kolibrami, dlatego że mojej rezydencji, w której wtedy mieszkaliśmy i ona w dalszym ciągu jest rezydencją, okazało się, że jakoś tam zachęcone zagnieździły się kolibry. Ja im oczywiście dawałam jeść i pić jednocześnie, bo przywiozłam dla nich specjalnie z Meksyku taką banieczkę plastikową, przezroczystą, do której wlewało się wodę zagotowaną z cukrem, taki ulep typowy, a na dnie tej banieczki było coś w rodzaju kwiatuszków żółtych, kolibry lubią kolory żółty i czerwony, na czerwonej plastikowej podstawce z malusieńkimi dziureczkami, ale minimalnymi, takimi połowa dziurki po szpilce i kolibry przylatywały i swoje długie dziobki zanurzały
zapasowały właśnie w tych dziureczkach i stamtąd piły wodę z cukrem. Broniły tego jak niepodległości, bo nawet jeżeli mnie się zdarzyło troszeczkę bliżej podejść, to stawało przede mną takie coś malusieńkie i usiłowało bronić swojej stołówki. No ale zagnieździły się do tego stopnia, że faktycznie założyły gniazdko. Pierwszy raz w życiu widziałam na żywo gniazdko kolibrów, widziałam jajeczko i widziałam również, jak matka uczy młodego latać. No coś pięknego, no banał, prawda? No ale nie zobaczymy tego w Polsce. Panie ambasador, cóż to była za rozmowa? Wspaniała, nie zapomnę jej nigdy. Lizus, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dzień bez wazeliny. Starałem się. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję pięknie i ja. I mam nadzieję, że nasza rozmowa podziała tak, że dobrych kandydatów, również tych z bardzo małych miejscowości, bo w tej chwili przy dostępie do internetu naprawdę miejsce, gdzie się człowiek urodził, nie ma najmniejszego znaczenia. Ale to jest ryzyko, bo jak tych kandydatów będzie więcej i my to zweryfikujemy, to później będziemy musieli się częściej spotykać. A wie pan, podejmę to oczywiście ryzyko. Zapraszam gorąco. To. Dziękuję pięknie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dzięki. I wszystkim życzę powodzenia, wszystkim tym, którzy chcą zdobyć ten elitarny, hermetyczny, ale wspaniały zawód, fascynujący. Wszystkim życzę powodzenia. Trzymamy kciuki. Dziękujemy. Dziękuję pięknie.